sponsorom chcieliśmy podziękować, tak? Tak, sponsorom przede wszystkim, generalnie naszym rodzinom. Możecie nas wspierać na Patronite. Inspirujemy ludzi do wykonywania wysiłku. Godzina 4:50, 5 km za nami. A przed nami jaki szczyt? Świdnice. Dalej, na Świdnicę. Zakręcać tutaj, trawersować północne zbocze i gdzieś tam na przełęcz będziemy wychodzić. Tamo! Tam też. Wow. Znajdujemy się na Świnicy, wysokość 2301 metrów nad poziomem morza. Nasza dzielna ekipa dała radę, było kilka trudnych momentów. Noga się trzęsła, tam ja mówię o sobie. Chłopaki to wiadomo, odważni są. No ale daliśmy radę, jesteśmy na szczycie. Zaprosączujemy przysmak świnicki, czyli kozice w sosie własnym. W sosie oscypkowym? Tak. Budyń! Zdrowy, wyczynowy, proteinowy budyń z malinami, świeżo zerwanymi. Kończymy na dzisiaj. Brzeziny zaliczone. Zawrat. Świnica. Następnie. Raz Krasnowy Wierch. Hala Gąsienicowa. Murowaniec.
No i znowu Brzeziny. O matko tak i córko. Jest. Klasyczna pętelka. Tatrzańska wyrypa, część pierwsza. Jutro, jaki plan? Rysy. Jeszcze dalej, jeszcze wyżej. Plan. 20 km już za nami, ale to auto jeszcze kawałeczek. Pozdrawiamy wszystkich followersów i sponsorów. Krótko zmienić na temat rysy. Coś jeszcze? Chyba nie. Wystarczy rysy. Jaka to jest wysokość? 2499 metrów. Tak? Na polskim wierzchołku, na słowackim 2503. Sławek jeszcze się... Czy ty masz zamknięte oczy? Że o co chodzi? Nie, jestem już rzeźki tylko. Się waham. Argumenty wczoraj, dzisiaj postawione przez ciebie w pokoju były bardzo mocne. W sensie rozważam. Bo jeszcze opcja, żeby iść do Żabki po prostu zamiast na rysy. Ale idziemy na rysy niestety. Jak to się stało? Stało to się tak, że stopa się spociła, budki obtarł, skóra odpadła razem z piętą. Tragedia. I teraz masz krzywę jaką? Piętaszek. To trzeba zmienić. Ale wszystkie stroje, wszystko do wymiany. Pójdę boso, już rozumiem tej posady. Pójdę boso. Nowego znaczenia dla mnie, naprawdę. Z rewelacji. No to co, lecimy dalej. To dzień drugi. Idziemy już do auta. Rysy zaliczone, wystartowaliśmy o 4:00 z hakiem. Tak, 9:30 byliśmy na górze, 5,5 godziny, bardzo dobry czas. 5,5 godziny, podobno rekord trasy, nikt nie zrobił tego szybciej.
było fajnie. Kilka kryzysów, a ten najbardziej drastyczny to zniszczone pięty Sławka, ale z tym sobie też poradziliśmy, idzie po prostu na boso. Polecam. I polecamy w ogóle rysy, zmęczyć się. I teraz idziemy coś przekąpać, zjeść, a może jutro jeszcze jakiś mały szczyt zaliczymy.